Za wysoki rachunek za gaz, a także braki w sklepach, braki jeśli chodzi o towary, produkty, odpowiedzialna jest Rosja, a także Chiny. To te dwa państwa, mocarstwa odpowiedzialne są za kryzys surowcowy i kryzys energetyczny. Tak to definiuje jasnowidz Jackowski, gdzie przedstawiam szokującą wizję przepowiednie jasnowidza Jackowskiego, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, klik także w dzwonek pod tym filmikiem, a dzięki temu dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, kiedyś się mówiło wina Tuska, za wszystko praktycznie odpowiedzialny jest Tusk, tak, co jest absolutnie bezsensem, zresztą teraz to robi praktycznie rząd Prawa i Sprawiedliwości, który za podwyżki, za wysokie ceny obwinia Tuska, ale można tak, być przeciwnikiem, zwolennikiem jakiejś innej partii politycznej, tak, ale jak można po prostu zrzucać winę na kogoś, to już po prostu od ilu, z 6-7 lat praktycznie nie rządzi państwem, bo od 2015 roku, no to wiecie, no to jest absurdalna zupełnie sprawa, ale to już pomijając tą sprawę, natomiast teraz jasnowidz Jackowski mówi, że kryzys energetyczny, kryzys surowcowy, a więc braki, jeśli chodzi o pewne produkty, na przykład chipy do produkcji samochodów, czy podwyżki za gaz, za to odpowiedzialność ponosi Rosja, a także Chiny. Rosja, jeśli chodzi o kwestie energetyczne, Chiny, jeśli chodzi o kwestie produktów. A więc szokująca praktycznie wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego, a dokładnie zachowanie praktycznie tych dwóch mocarstw, bo to nawet nie jest zachowanie w stosunku do Polski, tak, że my tej Polski tak nie lubimy, zrobimy je na złość po prostu i dowalimy taką wysoką stawkę za gaz, albo po prostu surowce i tak dalej, tak, żebym płacił więcej za mikrochipy czy po prostu półprzewodniki. No nie o to chodzi. To nie jest praktycznie kwestia, że bezpośrednio na Polskę, bo to dotyczy całej Europy. Tak to definiuje właśnie jasnowidz Jackowski. Według jasnowidza, tak, to co praktycznie teraz ma miejsce, jeśli chodzi o rozmieszczanie wojsk, jeśli chodzi o działania Rosji, to jest show, to jest teatrzyk pokazywania tak naprawdę siły. Putin chce odzyskać pozycję na arenie międzynarodowej, chce ugrać kwestię Nord Stream 2, gazu, tak, który ma po prostu popłynąć, chce to po prostu jeszcze potwierdzić, bo tam były kwestie jeszcze formalne, certyfikacje jakieś i tak dalej. Natomiast jasnowidz Jackowski mówi w ten sposób, że to Biden pierwszy zadzwonił do Putina, tak, w sprawie tego, co się ma wydarzyć, że Putin trzyma za twarz Europę i Chiny. Kiedyś się mówiło tak brzydko, no nie będę mówił jak, ale że Putin trzyma za tutaj Europę i twarz, no nie będę tutaj użyła takich słów, no bo nie ma sensu tym apatować. Natomiast tutaj jasnowidz Jackowski mówi w ten sposób, Chiny poprą Rosję. No i wydaje mi się, że to jest prawda, bo to rzeczywiście tak jest. Chiny zawsze popierały Rosję i Rosja zawsze popiera Chiny. Znajdźcie mi wypowiedź jakąkolwiek, no ja się oczywiście może mylę, ja też nie jestem omnibusem, ja nie przeglądam wszystkich depeszy, wiadomości i tak dalej. Natomiast znajdźcie mi jakąkolwiek wypowiedź Rosji, który wypowiada się krytycznie na temat Chin. No ja tego nie widziałem, nie słyszałem. Znajdźcie mi jakąś krytyczną wypowiedź Chin na temat Rosji, że Rosja nie powinna robić tego, tamtego i tak dalej. Spotkaliście się z tym? No ja nie. Może były, tak, wiadomo, jakieś tam sugestie i tak dalej, ale widzieliście, żeby na przykład, nie wiem, przywódca chiński uderzył pięścią w stół i powiedział, nie, Putin nie może tego robić, Rosja tego nie może robić? No nie. No właśnie, i teraz kolejna sprawa to jest taka, że praktycznie jasnowidz Jackowski mówi, że poważną wojną na świecie powstaną dwa konflikty o charakterze lokalnym, tylko jeden z tych konfliktów o charakterze lokalnym rozgorzeje na dużą skalę i z tego dojdzie do wybuchu wojny. Że gaz jest tutaj sankcją tak naprawdę dla Europy, no ale ktoś powie, no dobrze, ale jaki jest interes w tym, że Rosja i Chiny robią sankcje dla Europy? Przecież dla nich to jest biznes. Oni sprzedają produkty, wysyłają całe kontenery, Chińczycy do Europy zarabiają na tym, tak? To jest deal. Jaki jest interes dla Rosji, na przykład jeśli chodzi o sankcje dotyczące gazu? Przecież zarabiają na tym. Kto podcina gałąź, na której siedzi? No, tutaj jasnowidz Jackowski mówi w ten sposób, tu chodzi o kwestię Bliskiego Wschodu, ponieważ i Chiny, i Rosja robią interesy z Iranem, niejako popierają cicho praktycznie to państwo, natomiast no to się nie podoba tutaj stronie na przykład europejskiej. Wiemy, gdyby doszło do wybuchu wojny między Iranem a Izraelem, Iran miałby poparcie no jawne albo niejawne Chin, a także Rosji, bo Iran prowadzi wymianę gospodarczą, Iran daje benzynę, ropę Chińczykom, Chińczycy zamiast za to dają im po prostu produkty, towary, wymiana barterowa bez udziału pieniędzy.
Tak, natomiast, no przecież to jest bardzo ważna kwestia, tak? Benzyna dzisiaj jest bardzo ważna dla świata, tak samo po prostu dla Iranu najważniejsze są jakby elementy, towary, tak, przedmioty, jeśli chodzi o gospodarkę, w związku z tym, że mają embargo nałożone, więc inne państwa nie mogą prowadzić wymiany ekonomicznej z tym państwem, tak? No i teraz tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że właśnie nakładane są te sankcje na Europę, żeby po prostu właśnie pokazać, tak, że rzeczywiście to są mocni gracze, jeśli chodzi o Rosję i jeśli chodzi o Chiny. Dalej Jacek Jackowski mówi w ten sposób, że Afganistan jest teraz bez NATO, nie ma tam wojska, sprzęt wojskowy tam został. Bardzo szybko to wojsko się wycofało. Robiłem na ten temat filmiki, zresztą zapraszam Was do obejrzenia tych filmików na moim kanale. Że to są właśnie sankcje za plany krajów europejskich co do Iranu. Tak, bo Iran ma tutaj właśnie wsparcie Chin, ma wsparcie Rosji. To nawet nie chodzi o to, że bezpośrednio jak na przykład jakieś państwo zaatakuje Iran, czyli na przykład Izrael, że od razu Iranowi z pomocą przyjdzie Rosja czy też Chiny. Natomiast sam fakt, że tutaj może chodzi o to, że Iran, gdyby doszło do wybuchu wojny, pomijając kwestię bomby atomowej, no bo to wiadomo, tutaj nikt z tego nie wyciekało, natomiast gdyby doszło do wybuchu wojny, to może krajom europejskim zależy na tym, żeby odciąć Iran od dostaw sprzętu wojskowego. A oni wiedzą, że praktycznie, gdyby doszło do konfliktu, to wtedy te dostawy będą ze strony rosyjskiej i ze strony chińskiej. I teraz wplątanie właśnie Rosji na przykład tutaj w konflikty, czy jeśli chodzi o Ukrainę, czy po prostu jakieś inne działania, spowoduje, że odciągną uwagę praktycznie Rosji. A jeśli chodzi o Chińczyków, no to Europejczycy mogliby sobie teoretycznie z nimi poradzić, przynajmniej takie może być ich mniemanie, no że prowadzą wymianę gospodarczą, to też jest duży rynek zbytu dla Chińczyków i tak dalej, żeby się na przykład to nie angażowali. No, Chińczycy, ja bym powiedział w ten sposób, Rosja byłaby bardziej proirańska niż Chińczycy, bo Chińczycy by patrzyli rachunkiem ekonomicznym, podliczyliby na kartce, jakie mają zyski po prostu z Iranu, jakie mają zyski z Europy, no i raczej wybraliby Europę, tak? Tutaj jest bardzo szybko, by przeszła im praktycznie tutaj miłość do Iranu. Oczywiście w cudzysłowie, tak? No, nikt nie mówi, że oni muszą ich kochać, tak? No, to jest biznes. Natomiast, no właśnie, czyli tutaj są rozgrywki praktycznie międzynarodowe, natomiast, no oczywiście w telewizji, w mediach, kierowany jest pewien, tak, wizerunek, że Putin jest zły, że jest niedobry, natomiast nie mówi się, nie analizuje się bardziej tej polityki międzynarodowej, jak to się rozkłada, tak się rozkładają praktycznie akcenty na świecie, tak. Zresztą Jacek Jackowski mówił, że nie jest celem, nie jest zamiarem Putina to, żeby zaatakować Ukrainę, tylko praktycznie uzyskać pewne elementy poprzez właśnie tutaj zastraszenie, tak, że może dojść do wybuchu wojny, że może właśnie dojść do konfliktu. Tak, że po prostu Rosja chce na tym jak najwięcej ugrać, no powrócić na praktycznie te salony polityczne, uzyskać też praktycznie taki szacunek, ale ja nie lubię tego słowa w takim ujęciu, tak, no szanować to można zwykłego człowieka, który ciężko pracuje i tak dalej, robotnika, czy można szanować lekarza, profesora, nauczyciela, kolejarza, natomiast no, w sensie praktycznie politycznym, że świat zapomniał praktycznie o Putinie, a tak Putin w ten sposób daje sobie o sobie przypomnieć. Tak, więc tutaj mamy praktycznie pokaz wojska, jeśli chodzi o Putina, a to, że wysyła to wojsko. Zresztą Jasnowidz też mówił o Kazachstanie, także po prostu bardzo szybko tam zostało wysłane wojsko do Kazachstanu. Ja robiłem na ten temat filmik, że no bo przecież tam jest ten obwód, tak, jedno miasto, które należy do Rosji. Tam jest ta baza właśnie wojskowa, która wysyła te satelity w przestrzeń kosmiczną. Też ciekawa sytuacja. Wyobraźcie sobie Kazachstan, niezależne, samodzielne państwo, tak przynajmniej się określają, a mają w swoim państwie miasto, które należy do Rosji. To tak jakbyście wy mieli dom i w tym domu jeden pokój należałby do mnie. I wy byście byli właścicielami całego domu, ale ten jeden pokój należy do mnie, a ja mogę sobie przychodzić, kiedy chcę, mam prawo, położę sobie nogi na stół, mogę sobie pochodzić po mieszkaniu, po całym waszym domu, bo mam prawo do jednego pokoju. No kuriozalna praktycznie sytuacja. No ale tak rzeczywiście jest właśnie, jeśli chodzi o Kazachstan. No i w Kazachstanie od razu była informacja taka, że po prostu te zamieszki, które tam miały miejsce, one wynikały z tego, że ceny gazu poszły do góry. Natomiast no potem też była ciekawa sytuacja, bo ci ludzie wyszli na ulicę dlatego, że gaz po prostu wzrósł o 10%. No to jeżeli u nas w Polsce wzrasta o kilkaset procent, to już w ogóle powinny być zamieszki, tak? No ja oczywiście nikogo nie zachęcam do tego, żeby wychodzić na ulicę, no ale no właśnie, czy to rzeczywiście było prawdziwym pretekstem tego, że ludzie wyszli na ulicę, czy po prostu ten kraj był tak uciśniony, że ta podwyżka przelacza rygoryczy, tak? Jeśli chodzi o bunty, nastroje społeczne. No więc tak wygląda sytuacja. I teraz Jasnowidz Jackowski mówi w ten sposób, że i jeszcze jak dojdzie do upadku giełdy, jak na przykład akcje na giełdach pospadają,
to praktycznie Europa będzie jeść z ręki Rosji. Szokujące praktycznie słowa jasnowidza Jackowskiego. Tak tutaj mówi jasnowidz Jackowski, że Europa będzie jeszcze jeść z rąk praktycznie tutaj z ręki Rosji. Czyli no Putin by praktycznie wszystko ugrywał na swoją korzyść. No to ciekawa sytuacja, bo ostatnio tutaj Janukowicz, były prezydent Ukrainy, wrócił na Ukrainę, tak, postawiono mu 130 zarzutów tam kryminalnych, znaczy tam tak zarzutów i tak dalej, nie aresztowano go, potem spotkał się z przedstawicielami swojej partii politycznej, był wiec, tak by to też było działanie ze strony rosyjskiej, bo wiadomo, że on uciekł parę lat temu do Rosji, tak, żeby po prostu jeszcze włożyć kij w mrowisko, że tam się dzieje. Ciekawie jeszcze Janukowicz wraca, który praktycznie zamiesza kompletnie w tym kotle. No wiele ciekawych sytuacji dzieje się, jeśli chodzi o arenę międzynarodową. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. Napiszcie w komentarzach. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.